pieku pracował paskarz. Znaczna część z nich była niewinna. Odtąd staliśmy się numerami. Godzina 5:30, pobudka na poranny apel. Więźniowie ustawiani są w szeregu, bici, skatowani prawie że na śmierć, czekają na przydzielanie im robót. Każdy z nich liczy na pracę w łaźni albo w kuchni, bo ta była najlżejsza. Zakaz rozmów między więźniami, przymus poruszania się po obozie biegiem, chłodne cele regularnie polewane wodą. Czy to codzienność w Grossrosen? Czy to wspomnienia z Mauthausen? Nie. To codzienność w Berezie Kartuskiej, sanacyjnym obozie odosobnienia, wybudowanym za pełną aprobatą Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj opowiemy wam o bardzo kontrowersyjnej historii obozu, który został wzniesiony dla ludzi, którzy stali się przeciwnikami władzy. Opowiemy wam o tym na podstawie fenomenalnej książki Wojciecha Lady Bereza. Przeczytaliśmy ją i uznaliśmy, że jest to temat godny naszej i waszej uwagi. A takie trudne tematy, drodzy widzowie, możemy poruszać właśnie dzięki waszemu wsparciu. To dzięki wam, dzięki każdemu wsparciu na Patronite bądź na YouTubie możemy podróżować po kraju i po świecie i nagrywać dla was filmy, które są dostępne za darmo. Pamiętajcie, że każdy, kto wesprze nas na Patronite czy na YouTubie, otrzyma od nas nagrody. Pocztówki, mapki, wlepki, a także specjalne kody rabatowe na zakupy w naszym sklepie internetowym. A tam świetnej jakości bluzy, ekologiczne torby, koszulki, kubki z niedźwiedziem Wojtkiem. To nie koniec, pracujemy nad kolejnymi produktami. Kliknijcie w przycisk wesprzyj pod tym filmem, żeby wspierać nas regularnie, albo podziękuj, żeby wesprzeć nas jednorazowo. Za każde takie wsparcie serdecznie wam dziękujemy. A teraz ruszamy w kolejną historyczną wyprawę. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy w przeszłości w waszej rodzinie, dawno, dawno temu, był ktoś, kto zapisał się na kartach historii, a może był właścicielem ziemskim albo księciem? Jeśli tak, to z pomocą przychodzi wam MyHeritage. MyHeritage to największy na świecie portal genealogiczny, któremu zaufało już, uwaga, ponad 90 milionów użytkowników. Możecie w łatwy i szybki sposób stworzyć swoje drzewo genealogiczne, nawet jeśli nie za wiele wiecie o swoich przodkach. Dzięki Instant Discoveries możecie odtworzyć całą gałąź swojej rodziny i dowiedzieć się o niej więcej. Dzięki sztucznej inteligencji poprawisz, odtworzysz, a nawet pokolorujesz stare fotografie swojej rodziny. Koniecznie zrób drzewo genealogiczne już dziś. Kto wie, może ktoś z twoich przodków pojawi się w naszym materiale. Możesz też zbadać swoje DNA i sprawdzić swoje pochodzenie etniczne. Kliknij w link w opisie pod filmem, zarejestruj się na MyHeritage i już na własną rękę sam prowadź badania genealogiczne. Korzystaj z 14-dniowego okresu próbnego, a jeśli przedłużysz subskrypcję, otrzymasz aż 50% zniżki. Karcery, izolatki, wymyślne tortury i kary za każde, nawet drobne przewinienie. Gdy czyta się obraz Berezy Kartuskiej, to ma się wrażenie, że czyta się o jakimś miejscu, które w Polsce w ogóle nie istniało. Czym w ogóle było to miejsce i dlaczego doszło do jego powstania? Otóż sytuację w przedwojennej Polsce, w dwudziestowieleciu międzywojennym, możemy śmiało porównać do jednego wielkiego politycznego placu boju. Fanatycy z obu stron, czy z prawa, czy z lewa, wojowali ze sobą na ulicach polskich miast o to, kto przejmie władzę. I ludzie w pewnym momencie mieli najzwyczajniej w świecie tego dość. Widok młodych fanatyków, ubranych jednakowo z pałkami w rękach, tłukących ludzi na ulicach, nie był czymś normalnym. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że do istnienia Berezy, do tego, że to miejsce powstało, przyczyniła się także świadomość polskiego społeczeństwa i przyzwolenie, aby w jakikolwiek sposób władza sanacyjna tą sytuację na ulicach miast uspokoiła. Co było oficjalnym powodem powstania obozu odosobnienia, bo tak nazywała się Bereza Kartuska?
Oficjalnym powodem był zamach na Pierackiego, dokonany przez nacjonalistę z ukraińskiej zbrodniczej organizacji OUN. To otworzyło sanacyjnej władzy drzwi do tego, aby umieszczać ukraińskich nacjonalistów w miejscu zamkniętym. Problem polegał jednak na tym, że jak historia pokazała, do Berezy Kartuskiej nie trafiali tylko i wyłącznie ukraińscy nacjonaliści, którzy dopuszczali się na terenie Polski setek brutalnych i krwawych zamachów. Trafiali także ludzie, co do których władza miała jedynie cień podejrzenia, że są przeciwnikami politycznymi. Jeszcze przed tym, gdy w Berezie Kartuskiej znaleźli się ukraińscy nacjonaliści, trafili do niej polscy narodowcy z ONR-u, z czasem komuniści. Ale nam najbardziej chodzi o ludzi, którzy z tym zamieszaniem politycznym, z tymi scenami przypominającymi nam te chociażby z filmu Gangi Nowego Jorku, nie mieli kompletnie nic wspólnego. Kozłowski przedstawił opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt utworzenia obozu odosobnienia, gdzie bez wyroku sądu minister spraw wewnętrznych mógł osadzić osoby podejrzane o tendencje antypaństwowe na określony czas. Powiedzmy sobie szczerze, Józef Piłsudski nie był aniołkiem pokoju. I choć oficjalnie wypowiadał się o tym, że terror nie jest skuteczną metodą walki, to przecież stał na czele organizacji, której zbrojne ramię także dopuszczało się zamachów terrorystycznych. I uważało, że te zamachy, ten terror jest skuteczną metodą walki dla osiągania korzyści politycznych. Bereza Kartuska od samego początku miała mieć charakter ostry, surowy. I Leon Kozłowski, ówczesny premier II RP, kreator oraz pomysłodawca założenia miejsca odosobnienia, sam określał ją mianem więzienia politycznego, które ma być więzieniem ciężkim. Ma to być obóz odosobnienia, po którym wyjściu dana osoba nie będzie nawet myślała o tym, żeby sprzeciwić się władzy. Do Berezy Kartuskiej mogłeś trafić tylko i wyłącznie dlatego, że sanacyjna władza miała co do ciebie cień podejrzenia, że jesteś przeciwnikiem politycznym. Mogłeś tam trafić bez aktu oskarżenia, możliwości obrony, sprawiedliwego procesu na podstawie opinii sanacyjnego urzędnika. Wiemy natomiast, co musi być w Polsce, bo my tak chcemy. Musi być porządek, musi być powaga i będzie. Obozy koncentracyjne? Tak. Jeśli są ludzie nierozumiejący rządzenia w rękawiczkach, będą mieli sposobność przekonać się, że potrafimy rządzić bez rękawiczek. Czy to goebbelsowska propaganda? Nie. To słowa Gazety Polskiej. I zwróćcie uwagę, że pada w nich określenie obóz koncentracyjny. I żeby była jasność. Bereza Kartuska nie miała kompletnie nic wspólnego z obozami zakładanymi przez Niemców w czasie II wojny światowej. Ale w taki właśnie sposób, słowem koncentracyjny, określano miejsca odosobnienia i obozy więzienia polityczne. Takie jak Bereza Kartuska. A tak o Berezie pisała w swoim dzienniku pisarka Maria Dąbrowska. Mamy już obozy izolacyjne. Wkrótce nie będzie można mówić, pisać, żyć. Czuję się coraz bardziej obca i samotna na świecie. Nikczemność staje się prawidłem życia. Chłodne cegły Berezy Kartuskiej były jedną wielką celą dla wrogów sanacji. A tak o przekroczeniu bramy Berezy pisał Włodzimierz Sznarbachowski, polski poeta i członek ONR-u. Gdy po przeszło godzinnym marszu przekroczyliśmy bramę w okalającym obóz murze o obwodzie kilku kilometrów. Zobaczyliśmy dwa typowe carskie budynki koszarowe z czerwonej cegły, dwupiętrowe, prostopadle do siebie ustawione oraz otaczający je ogromny teren ćwiczeń porośnięty bujną trawą. Wchodziliśmy każdy z osobna, eskortowany przez dwóch policjantów z automatycznymi KBK w ręku, gotowymi do strzału.
Starbachowski w swoich wspomnieniach o Berezie, kiedy pisał o niej, będąc już członkiem PPS-u na emigracji, opisywał to miejsce tak, jak więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Mówił na przykład, że kazano więźniom naszyć na plecy numery. Odtąd staliśmy się numerami. To dosłownie cytat z jego wspomnień. Staliśmy się numerami. Czy czegoś to wam nie przypomina? Życie w Berezie Kartuskiej dla osadzonych było jednym wielkim koszmarem, bo więźniowie mówili, że w tym miejscu nie mogli się nawet wyspać. Po Berezie Kartuskiej mieli poruszać się biegiem cały czas, a ich cele, i tak chłodne, z czerwonej cegły, były nieustannie polewane wodą, tak, że więźniowie spali w niej niemal po kostki. Do tego miejsca trafiali też tak zwani paskarze, czyli ludzie, którzy nielegalnie zawyżali ceny trudno dostępnych produktów. I wyobraźcie sobie, że sanacyjna władza ku przestrodze, żeby nikt nie dokonywał tego typu przestępstw, na sklepach, w witrynach osób aresztowanych, które trafiły do Berezy, wywieszały wielkie napisy. Tu pracował paskarz i wszyscy wiedzieli, że trafił do Berezy Kartuskiej. Poza polskimi przeciwnikami sanacyjnej władzy, do Berezy trafiali także Niemcy. Ci, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali ze zbrodniczym państwem Adolfa Hitlera. Oczywiście działo się to po politycznej odwilży między Polską a Niemcami. Ale najgorzej, zdecydowanie najgorzej, w Berezie Kartuskiej mieli Ukraińcy, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z OUN. Bicia indywidualnego ONR-owców raczej nie było. Pałki, które dostałem od posterunkowego bosaka za nieznalezienie pająka, można uznać za coś wyjątkowego. Inaczej traktowano komunistów, Ukraińców i Żydów. Oprócz masakrowania przez parę dni do nieprzytomności Ukraińców, którzy po rannym apelu odliczali po ukraińsku, zdarzało się też, że to tego, to owego odprowadzano na bok i tłuczono solidnie. Szukanie pająka? Co to takiego? Otóż strażnik polski, niejaki bosak, wymyślił sobie torturę, którą regularnie poddawał w Berezie więźniów. Szukanie pająka. Wyciągał siłą więźniów z cel i utrzymywał, że widzi na ścianie pająka, którego ci mają mu przynieść. Więźniowie w takiej pozycji, w jakiej teraz jestem ja, praktycznie trzymając się za kostki, mieli przebiegać długość korytarza, czasami nawet kilka razy, po to, żeby przynieść mu pająka, którego rzekomo widział na ścianie. Szkopuł polegał na tym, że pająka nigdy nie było, za to każdy dostawał pałką. Przestępcy kryminalni, ludzie, którzy widzieli radość w sprawianiu krzywdy drugiemu człowiekowi, pełnili w Berezie rolę kogoś na wzór więźniów funkcyjnych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Byli sanacyjnymi kapo. Jedynym wyposażeniem ciasnych, chłodnych cel było wiadro na odchody i miotła. Nocami, gdy więźniowie marzyli o tym, żeby po całym dniu biegania odpocząć, strażnicy zmuszali ich, aby spali tylko w jednej pozycji. Jeśli którykolwiek z nich próbował odwrócić się, a spał na betonie, był od razu bity pałą. Stale zmieniająca się straż nie pozwalała ofierze zasnąć. Regularnie potrząsano i szturchano ją, lub nawet zmuszano do ciągłego chodzenia przez 2 dni i 2 noce z rzędu, a nawet dłużej. Katurze te w połączeniu z głodowym witkiem bądź nawet całkowitym jego brakiem rychło wywoływały u ofiary stan oszołomienia. I chyba najbardziej w pamięci osadzonych w Berezie Kartuskiej zapisał się niejaki Wacław Kostek-Biernacki. Polski oficer, legionista, starosta nowogrodzki,
którego niektórzy określają mianem fanatyka Piłsudskiego. Gdy przyjeżdżał wizytować Berezę, to policjanci na baczność wysłuchiwali jego poleceń, a ten wymyślał coraz to nowe sposoby torturowania osadzonych. Gdy przyjeżdżał, więźniowie zamierali w strachu, a tak wspominał go jeden z urzędników mieszkających w Berezie. Gdy wpadał, to cała Bereza jakby ją kto dynamitem podniósł. Policjanci skakali jak pajace. Przyjeżdżał do obozu bardzo często, ja się z nim bezpośrednio zetknąłem raz. Przyjeżdżał, żeby dawać nastawienie, co robić, jakie metody stosować. Wiem to stąd, bo po każdym jego pobycie zmieniano metody dręczenia. Nie było wśród nas wątpliwości, że to Kostek prowadził ten obóz, bo był mordownią. Była miejscem strasznym, ale i tak o wiele bardziej łagodnym niż niemieckie obozy koncentracyjne czy sowieckie łagry. Ale jeden mianownik jest tutaj wspólny. Bereza Kartuska była bezwzględnym narzędziem w rękach władzy. Miała wyeliminować z życia politycznego tych, którzy nie chcieli iść zgodnie z ustaloną przez władzę linią. Poza tym władza, podobnie jak w Niemczech czy w bloku sowieckim właśnie, nie miała zamiaru bawić się z takimi ludźmi w procesy czy sprawiedliwe dochodzenie. Chodziło o to, aby ich zamykać i w teorii usuwać problem. Biernacki pozwalał swoim znudzonym strażnikom Berezy na to, aby pastwili się nad osadzonymi. Zresztą jeden z nich, niejaki Wacław Nadolski, mówił o tym wprost. Dlaczego ja tak postępowałem, nie mogę wytłumaczyć. Myślę, że przyczyniły się do tego odprawy, w jakich braliśmy udział, a na których pouczano nas, jak postępować z więźniami i wpajano w nas, że są wrogami i zdrajcami ojczyzny. Nadolski mówi nam, że polscy strażnicy dlatego pastwili się nad osadzonymi, bo wmawiano im, że mają do czynienia ze zdrajcami ojczyzny, z wrogami państwa, wrogami Piłsudskiego. Ale nie była to prawda. Na kilka tysięcy ludzi, którzy trafili do Berezy, znaczna część z nich była niewinna, nie zrobili kompletnie nic, a jednak znaleźli się w tym strasznym miejscu. Dzisiaj szacuje się, że ofiary śmiertelne Berezy Kartuskiej liczone są od kilkunastu do 20 osób. I niektórzy umarli śmiercią naprawdę tragiczną, tak jak dwójka więźniów, którym strażnicy kazali zbierać ziemię ustami. Kiedy potknął się jeden z nich i ziemia się rozsypała, zmuszono ich, by ziemię zbierali na nosiłki ustami. Wówczas przy zmuszaniu ich do tej roboty tak bili pałkami, że pomdleli, a gdy ich ocucono, to wówczas doktor stwierdził, że to była symulacja i wtrącono ich do karceru. W gorączce towarzyszy zmuszano, by jedli obiad, a nie mogli. Bito zczerniałych do tego stopnia, że na drugi dzień dowiedzieliśmy się, że Muzyrko i Germanicki nie żyją. Bereza Kartuska działała aż do września 1939 roku. Przez 5 lat była miejscem odosobnienia, obozem, w którym trzymano wrogów sanacji. Kiedy do Berezy weszli Sowieci i rozpoczęli swoje śledztwo, a bardzo interesowało ich, ilu komunistów siedziało w obozie odosobnienia, Leon Kozłowski pisał w swoim dzienniku, że i tak była to nieporównywalna liczba z milionami Polaków osadzonymi w łagrach. Miał rację. Gdy Sowieci dowiedzieli się, że siedziało w Berezie 38 komunistów, stwierdzili, że sprawa w ogóle nie trzeba jej wyjaśniać, sprawa jest niegodna ich uwagi. Bereza Kartuska do dzisiaj wywołuje lawinę komentarzy i powoduje dyskusję, czy była miejscem koniecznym w danej sytuacji politycznej, czy była miejscem strasznym, które nigdy nie powinno powstać. My jesteśmy ciekawi waszej opinii. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi informacjami, swoimi historiami, swoimi opiniami na temat sanacyjnego obozu odosobnienia. Do zobaczenia w kolejny czwartek
o 20.